Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i przy akompaniamencie tej cudownej muzyki zapraszam was do obejrzenia 12 odcinka z serii Pokémon Brilliant Diamond Let's Play, zwykła rozgrywka, w której przemierzamy przez region Sinnoh, dobrze się przy tym bawiąc, ja przynajmniej mam takie wrażenie. I ja się bardzo dobrze bawię. W dzisiejszym odcinku będziemy zmierzać dalej do Veilstone City. W poprzednim odcinku odkryliśmy na szczycie Lost Tower Team Strength oraz stoczyliśmy kilka walk. No i moja drużyna prezentuje się następująco. Na pierwszym miejscu towarzyszący mi razem obok mnie Bimkigai na poziomie 20, Glitch na poziomie 21, Fatbat na poziomie 24, Darwin na poziomie 25 i Ness na poziomie 25 również. I jajko tajemniczego Pokemona, które chyba jeszcze się nie wykluwa. Zaraz sobie możemy sprawdzić. No, on nie jest nawet blisko, więc co z tego będzie, to się oczywiście okaże. A ja tymczasem ruszam dalej, wkraczam tutaj do miasta Solacion, w którym będę mógł uleczyć swoje Pokémony, w którym prawdopodobnie znajduje się również miejsce do breedowania, także to też jest bardzo ciekawe, bardzo przyjemne i bardzo wygodne, jeżeli chciałbym polować na shiny metodą Masudy, czy jak to woli inaczej, ale no klucz jest klucz, ja jak z Masudą oczywiście jest również możliwe. Dobra, i co ja tutaj bym chciał jeszcze osiągnąć? Oczywiście chcę posprawdzać, tutaj mamy w ogóle, widzimy, że to jest takie miasteczko bardziej farmerskie, tutaj w ogóle jakiś wściekły farmer z widłami się przyglądam i zaraz pewnie dostanę z tych wideł, że podkradam jagody. No a te jagody się zdecydowanie nam przydadzą podczas naszej rozgrywki, jak tylko będę miał fly, jak tylko będę miał możliwość wrócenia tutaj, przetransportowania się, na pewno z tego skorzystam. No a tu... No i przy okazji mogę przesuwać Ponytę. Tak jak to widzieliście przed chwilą na obrazku, to też jest śmieszne, zobaczcie. Dobra, nieważne. Co muszę zrobić? Muszę na pewno kupić dodatkowe pokebole, bo skończyły mi się pokebole, a będę chciał łapać jednego Pokemona na pewno dzisiaj, na odcinku. Pokemona typu wodnego. No to skoro typu wodnego, to może netpole. Tak z 10. A czemu nie? Na pewno się nam przydadzą. Troszkę super potionów jeszcze kupię. Zrobimy małe zakupy. Mam 41 tysięcy, to jest mnóstwo. A się to strasznie obsługuje na gałce. No i dobrze, i co tam jeszcze mogę zrobić? Zresztą w ogóle możecie zobaczyć pewną rzecz, której wcześniej nie było tutaj na ekranie. Pomijając fakt, że jestem nieco bardziej ogarnięty, jeśli chodzi o zarost i tak dalej, bo byłem u Barbera wczoraj, ale nie jestem zadowolony aż tak finalnie z tej wizyty. Uważam, że mógłby to Barber zrobić lepiej, ale pomimo moich próśb i tak dalej, już po godzinie 20 siedzenia na fotelu mi się po prostu odechciało go poprawiać. Dostałem Pokémon History Pocket Up. I co to robi? A, pokazuje, które Pokémony złapałem niedawno. Okej, super, bardzo mi się to podoba. Okej, tu jest coś. Co my tutaj mamy jeszcze? Pokémon Newspress, Wanted Pokémon Pro Catcher. Okej, zobaczmy, co oni mają do zaoferowania, może za jakieś łapanie. Ale, wracając, coś jeszcze się zmieniło. Czy w kamerze, czy już zauważyliście, co to na tej kamerze nie pasuje? Mianowicie, dorobiłem się, może nie tyle dorobiłem się, co po prostu pojechaliśmy do Martyną i kupiliśmy... Czy to jest logo Team Galactic? Ja się rozpraszam dzisiaj strasznie. A, czyli tu jest Local Room, ale widziałem logo Team Galactic ewidentnie. Gazeta regionu Sinnoh jest mała, ale ma wiele fanów. Gazeta jest drukowana właśnie tutaj. Tutaj, w tym małym pomieszczeniu. I co ty jesteś? O! Witam! Zauważyłeś notatkę, że zatrudniamy, tak? Czy to jest Pokédex? Czyli musisz znać profesora Rowala. Jeżeli jesteś szukającym Pokémonów ekspertem, którego szukamy, chciałbym, żebyś przyniósł mi adres. Musisz przynieść ją dzisiaj, albo nie będziemy w stanie wypuścić naszego artykułu. Pamiętaj, musi to być dzisiaj, przed wypuszczeniem daty. Czy ja mogę? Okej, czyli ja muszę złapać abrę po prostu świeżą i im dostarczyć to... Może uda mi się coś takiego zrobić, na razie zobaczymy i będziemy eksplorować tutaj dalej. Ale wracać, dobra, mam choinkę kupioną wczoraj, po prostu jeszcze jest nieubrana, także w następnych odcinkach prawdopodobnie zauważycie, jak ona się będzie zmieniała, jak będzie ewoluowała, jak po prostu będą coraz to nowsze rzeczy na niej. Znaczy, ona nie będzie się przez czas odcinków zmieniała, tylko po prostu będzie pewnego dnia ubrana. Planujemy w sobotę ją ubrać, bo będziemy mieli wtedy czas po prostu na to.
No i mamy tutaj Pokémon Nursery, to się nazywa. No i zobaczmy. Dzień dobry, pani przedszkolanko. Dobra, czyli nic tutaj nie dostajemy. Tutaj też nic nie ten. No i się chyba możemy bawić z naszymi Pokémonami. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Ale dobra, Ponita chodzi. Jeszcze przejdziemy się, pooglądamy. Nie ma gymu w tym mieście. Do Weston albo do Pastorii. Ale z tego, co wiem, jest tu jedna ciekawa i tajemnicza rzecz, którą możemy zrobić. Oczywiście, to zrobimy, postaram się. Okej. No nikt tych jajek nie zostawia, ale Pokémony po prostu tworzą jajka. Chyba nie zostało jeszcze udowodnione, jak te jajka się tworzą. Ale kiedy mama Pokémon i tata Pokémon bardzo się kochają, to tworzą jajka właśnie. I tutaj mamy taki mały labirynt, który prowadzi do kilku domków jeszcze tutaj w tym miasteczku. Ale czy jest coś, czego będziemy się w stanie dowiedzieć? Czy twój Pokémon ma Quirky Nature? Czy wiesz, że natury Pokémonów determinują, jak one będą się rozwijać? Dobra, czyli... Ponita... Binkigai, ja cię proszę. Okej. Czy możemy tutaj oczywiście poeksplorować, przejść dalej. I tutaj jest labirynt i tam jest jeszcze zejście do podziemi, gdzie chyba będziemy mogli złapać Pokémona. To nazywa się Unknown. Z tego co przynajmniej kojarzę, ale trzeba będą tam też jakieś zagadki do rozwikłania. Dobra, ale drugą rzecz, jaką chcę zrobić, to zejść tutaj. No! Aj się nie słucha mnie dzisiaj ten kontroler. I zobaczyć, co tutaj jest w tym mieszkanku, bo to jest drugie mieszkanie, do którego chciałem odwiedzić. A z racji tego, że ta... Mój syn uwielbia Pokémony, które znajdują się w pobliskich ruinach. Jeżeli ci to nie przeszkadza, czy mógłbyś mu pokazać Pokémona, którego tam złapałeś? Oczywiście, że tak, tylko najpierw muszę się do tych ruin dostać i idziemy do ostatniego przesmyku, ostatniego przeskoku. No i z tym ostatnim przeskokiem znajdujemy się tutaj przy ruinach, tak to się nazywa, tak to jest określane. I mamy tutaj ruiny miasta Solacyon, mamy tutaj oczywiście top right, czyli na górze po prawej, top right, lower left. Top right, lower left. Top right, lower left, top left. Top left, lower left. To jest oczywiście język Unknownów, alfabet Unknownów. Ja sobie zapiszę to jeszcze raz, żeby tego nie zapomnieć, bo wiadomo, to jest dużo, dużo danych, żeby się nie pomieszać. Czyli jest top right, lower left, top right znowu, top left, lower left i to wszystko. Dobra, a teraz może dobrze klikać szybko. Dobra. Czyli teraz tak, tutaj się znajdują oczywiście różne rzeczy, nawet jeżeli w tych ruinach Solacyon podchodzimy do tego, no tutaj akurat jest po prostu kamień, także mogę go wrzucić do wody, zrobić wielki plusk i męska część, chociaż kobieca też będzie zachwycona w tym, jakbym wrzucił do rzeki. Czyli top right to jest kolejne zejście i możemy tutaj przechodzić oczywiście i to jest kolejna rzecz, którą ja chcę odkryć na dzisiejszym odcinku, bo uważam to za bardzo ciekawe i wiem, że w niektórych właśnie w tych ruinach znajdują się przedmioty, także dlaczego by nie kupić, dlaczego by nie zrobić. Czyli pierwsze top right. Czyli jesteśmy tutaj teraz na Solacyon Ruins minus 1. Top right i lower left. To jest trener prawdopodobnie. Czy ty jesteś trenerem? Nie, ty nie jesteś trenerem. To jest coś dziwnego o tych ruinach. Dlatego lubię tu przechodzić, ale teraz przyjdź do mojego domu później. Dam ci kapsułę, żebyś mógł dać na niej naklejki. A, czyli to jest syn tej przeuroczej pani. Dobra, i teraz tak, lower left, ale my sobie sprawdzimy oczywiście wszystkie opcje, czyli lower right. Czy tu jest coś do znalezienia? Nie ma. Właściwie to mogę nawet zrobić tak. I później to sprawdzić. Także lower left teraz. Ja sobie to zaznaczę też tutaj. O, jesteśmy teraz na lower left i mamy tutaj... To jest już chyba trener. Tak, to jest zdecydowanie trener. I on mówi coś, że to miejsce jest zamieszkane przez Anon. I wydaje mi się, że takiego Anona będziemy mogli złapać. Jestem ciekaw, czy jest tu jakieś osiągnięcie. Jest tu coś, dostajemy tutaj coś za złapanie wszystkich Unknownów, wszystkich rodzajów Unknownów. Binkigai, no Binkigai to nie jest najlepsza, to znaczy to jest żadna
odpowiedź na Geodude'a, więc ja po prostu wystawię Darwina w tym momencie, ale ogółem dzisiaj eksplorujemy ruiny Selesion i możliwe, że pójdziemy dalej w kierunku właśnie Wejston, bo wydaje mi się, że do Pastorii nie dotrzemy, bo będą blokowały tą drogę Sajdaki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, sensor tutaj oczywiście ruszył do góry i co ja mogę teraz wam opowiedzieć? Coś takiego ciekawego, co mam do właściwie opowiedzenia. Kulinarne przygody Papera. Dzisiaj znowu nie będzie kolorowo. Chociaż nie! Chociaż dzisiaj w kulinarnych przygodach Papera będzie kolorowa. Mianowicie, moi drodzy, będzie o gotowaniu, które razem wspólnie z Martyną zrobiliśmy. I jest to danie, które jest dość popularne w azjatyckiej kuchni w Stanach. Znaczy, popularne danie azjatyckiej kuchni w Stanach. Ja u nas w naszym kraju się tak nie spotkałem często z tym akurat doborem. Z tym akurat daniem, ale już wam mówię, o co chodzi, a mianowicie w kulinarnych przygodach Papera będzie dzisiaj wołowina z brokułami i z ryżem. I to jest całe danie, może wydawać się bronzor. Co ja mam na bronzora? Może Binkigai? I to jest danie, które zaskoczyło mnie swoją prostotą, a jednocześnie zaskoczyło mnie, jak smaczne było. Mianowicie, co należy zrobić? Na patelni, na łyżce oleju sezamowego należy podgrzać, należy podgrzać olej po prostu i oprócz tego, później do tego oleju należy dodać po prostu i podsmażyć na nim, teraz żebym ja nie pomieszał się, brokuły najpierw. Najpierw je trochę posmażyć przez minutę, dwie, a później dolewać do nich cyklicznie wody. Po łyżkę, po dwie, do momentu aż ta woda wyparuje, później dodać po raz kolejny, aż te brokuły się tak jakby uparują, zrobią, po prostu będą miękkie i dobre do jedzenia. Później ściągamy brokuły z patelni. Troszeczkę należy je po prostu posolić przed rozpoczęciem. No i kroimy wołowinę. Najlepiej z polędwicy, wtedy jest to no, miększe, bardziej miękkie to mięso. I wtedy dobieracie wołowinę, kroicie ją w paski, sugerowałem w paski, ja pokroję w kostkę, więc dlatego żałuję, zaraz powiem dlaczego. No i tę pokrojoną wołowinę w paski należy również podsmażyć, dolać troszeczkę oleju, rozgrzać go na może nie bardzo wysokim, ale na wysokośrednim ogniu. No i na ten olej położyć po prostu tą wołowinę i smażyć po minucie na stronę, nie więcej. Dlatego ja położąc na kostkę miałem większy problem, żeby poprzewracać wszystkie te paski po minucie na stronę, bo wtedy później wołowina się robi troszeczkę bardziej, troszeczkę twardsza, nieco bardziej się żuje, ale na szczęście jeszcze w moim przypadku to nie było takie złe, ale i tak miałem problem, żeby to wszystko powracać na czas, więc tutaj raczej paski, raczej coś, co wygodnie się po prostu chwyta i obraca jakąś łapką, jakimiś szczypcami, to po prostu pomaga. Nie doprawiamy wołowiny w żaden sposób, żadnej soli, żadnego pieprzu, no i później robimy sos. Sos, w którym znajduje się sos sojowy, miód, odrobina wody, wydaje mi się, że imbir, czosnek i nie wiem, czy coś więcej, chyba sól i pieprz i to było tyle, co znajdowało się w tym miejscu i teraz mamy iść w Top Right, więc zwiedzimy sobie najpierw inne miejsca, na przykład, żeby zdobyć Escape Rope. No i robicie ten sos, mieszacie go. Link do tego przepisu będziecie mogli znaleźć na Where is the Lamb Sauce na moim Discordzie, więc jeżeli was tam nie ma, to gorąco zachęcam, żebyście się tam udali. Polecam bardzo, bardzo gorąco i bardzo serdecznie, bo pojawiają się tam zdjęcia przepisów, zdjęcia dań również, nie tylko moich, ale wszystkich użytkowników. No i ten przepis tam również wrzucę. No i ten sos później rozrobiony, tam chyba była też troszeczkę wody dolanej do tego sosu, żeby on był rzadszy. Ten sos później dolewa się do tej wołowiny i gotuje się go troszeczkę. No i na samym końcu do tego sosu dodaje się te brokuły i wszystko się to miesza i to jest tyle. To jest całe danie. Gotujecie to przez tam minutę, dwie razem z tymi brokułami, odstawiacie z ognia. Tyle. I wychodzi danie naprawdę przepyszne. Mieszacie to z ryżem, który jest po prostu ugotowany, posolony, bez żadnych dodatków. No i ten sos, który robi się właśnie z tych brokułów, wołowiny i z tego sosu, który był wcześniej zrobiony, troszeczkę odparowany, troszeczkę zagęszczony, niesamowicie podkreśla smak tego dania i niesamowicie pasuje do ryżu też, także ja gorąco polecam. Teraz mamy iść w top left, czyli bottom right
możemy wejść, zobaczyć, nie ma tutaj nic. Także ruszamy teraz top left. Idziemy zobaczyć, co jest tam na dole. Także to jest koniec kulinarnych przygód Papiera. Ja bardzo gorąco polecam. Pamiętajcie o tej wołowinie, bo jednak wołowina niestety, bo niestety. I teraz top left. To było teraz. Znowu top left. Wołowina niestety ma swoje mankamenty, ma swoje minusy. O Big Mushroom. No i musicie bardzo uważnie to stosować, więc jak chwileczkę dłużej, no to najwyżej przegryziecie się z nieco cięższym i twardszym mięsem. Ja aż tak źle nie było, jak po prostu zrobiłem, ale ja chwilę dłużej zostawiłem po prostu na patelni. Ale ogółem danie wyszło bardzo smaczne i pomimo tego, że było troszeczkę twardsze, to było niesamowicie dobre. No i następnym razem już po prostu będę wiedział. I teraz lower left, czyli mogę zejść tutaj. Tutaj nic nie ma. Mogę zejść tutaj. Także, no, to są kulinarne przygody Papiera, o tym mogę wam powiedzieć, mogę wam porozmawiać. I mam nadzieję, że spróbujecie. Okej, okay, co my tutaj mamy? Friendship. All leaves. To... All lives to... Other. All lives... Nie wiem, co to trzecie słowo znaczy. To jest T-O... Wydaje mi się, że tu jest W. To jest O. Ty O. Nie mam pojęcia. Brakuje mi odnośnika dla tych. To jest G. Tough Other. Lives to... Or... To nie jest G. Life to create. Something anew. And alive. Ok, czyli jeszcze raz. Friendship, przyjaźń, wszystkie życia do tych... Wszystkie życia się ze sobą stykają, łączą się ze sobą, tak to można powiedzieć. Życia do tworzenia. Coś. Something. Czegoś, życia do tworzenia czegoś nowego i czegoś żywego. Okej. Okay. Mamy tutaj 4 pokebole i to jest Mind Plate, który może się nam przydać. Burn. Siła pokonanych gigantów jest zawarta w tej płycie. Mamy Odd Incense. Dostaliśmy Rare Candy. I Nugget. I to jest bardzo, bardzo ciekawa inskrypcja. Która jest, to jest bardzo smaczek. Ja bardzo lubię to miejsce. Solacyon Ruins to jest miejsce, które ja naprawdę bardzo lubię. Które bardzo szanuję. No i w tym momencie, jak już odkryjemy to miejsce, to wydaje mi się, że tutaj, jak wyjdziemy z tego miejsca, ja nie będę teraz tego robił, ale jak wyjdziemy z tego miejsca i wrócimy tutaj z powrotem, będziemy mogli złapać jakiegoś Pokemona. No ja użyję jednego Escape Rope, żeby się stąd wydostać i spróbuję wejść tutaj ponownie i może uda mi się coś jeszcze złapać. Także to jest miejsce, które jest bardzo łatwo przeoczyć. To nie jest miejsce, do którego ktokolwiek was naprowadza, do którego ktokolwiek wam każe iść. A jednak... Nie wiem, wydaje mi się, że chyba, że to jeszcze za wcześnie na to, żeby tutaj się pojawiły rzeczy. Może się pojawiłem później. Nieważne.
A jednak jest ono bardzo, bardzo ciekawe. No sam fakt, ja w ogóle, ja jestem fanem, jak w grach Pokémon pojawia się po prostu język Anaunów, który można przeczytać. Jestem fanem, jak można w jakieś tajemnicze zagadki rozwiązać, tak jak było w bodajże w Fire Redach ili w Greenach, co były wyspy, gdzie był właśnie ten język Braille'a, gdzie można było rozwikłać jakieś zagadki, rozpatrzyć coś. Też wydawało mi się to bardzo ciekawe. Dobra, ale my ruszamy, mamy jeszcze chwilę. Jest to ścieżka numer 210. Ja na ścieżce 210, z tego wiem, mogę złapać Pokemona, którego chcę, tylko że to nie jest Pokemon, którego... Inaczej. Nie, to jest Pokemon, którego chcę i to nie jest Pokemon, którego możemy złapać teraz, bo potrzebne są do niego konkretne... No, Bimki Gaj coś znalazł za Chopple Berry! Dziękuję ci bardzo, Bimki Gaj. Nie spodziewałem się tego po tobie, ale my zbieramy jagody, Bimki Gaj też zbieramy jagody. Już sobie wyobrażam po prostu taką, wiecie, ja gdzieś zbierający jagódki z drzewa, sięgający gdzieś wysoko, a Bimki Gaj gdzieś tam w trawie, która po prostu grzebie pyszkiem i wraca z Chopple Berry po prostu do mnie i tak mnie dyga nosem. Jak ktoś by chciał zrobić z tego fanart, to ja tak szczerze bym się nie obraził. Okej, okay, tutaj postaram się jak najwięcej tych walk ominąć, akurat teraz w tą wjechałem, ale wiem, że na ścieżce 210 na pewno jest miejsce, w którym ja mogę coś złapać, w którym ja mogę coś zrobić. I możliwe, jak się uda, jeszcze postaram się, żeby złapać tą abrę i zobaczyć, co dostaniemy od tego przeuroczego pana, jeżeli starczy nam czasu. Ja tutaj postaram się najpierw wysadzić Klemiała, wiadomo. I później będę musiał zaradzić coś na Stankiego. Chociaż nawet nie wysadzę tego Glemiała. O, kurczę, to są już wyższe... Okej, okay, wysadzę tego Glemiała. Czy to był kryt? Nie, to nie był kryt. Także brawo, Wimki Gaj. Jestem dumny. Najfat bada awansował na poziom 25. Więc Volt Switch teraz poleci w Stankiego, który na szczęście nie gryzie glitcha. Ty możesz się zvolt switchować tutaj. Także flame charge. I teraz będzie volt switch. Ten Stanki tutaj zadał dość solidne obrażenia. To jednak jest... Okej, okay, dobra, volt switch wysadził. To wystarczyło. Mam nadzieję, że to jest na tyle szybka rozgrywka. Także, moi drodzy, pytanie do was. Jakie jest z gier Pokémon? Jaka jest wasza ulubiona tajemnicza miejscówka? Może to być, mogą to być ruiny Alfa, tak to się nazywa? Z... Co? O kurczę, co? Tego się nie spodziewałem. Dzień dobry, Fatma ewoluuje. Ja oczywiście pozwolę mu ewoluować. Nie mam najmniejszego z tym problemu. Ale jestem bardzo zadowolony. Wracając do pytania dnia. Moi drodzy, jakie jest wasza ulubiona, tajemnicza, owiana mistycznością miejscówka z gier Pokémon? Czy tak jak na przykład są to Solesion Ruin, czy... Ruins of Alf, tak to się nazywa, z gier drugiej generacji, czy w grach generacji siódmej, nie, ósmej, czy grach ósmej generacji, w Sword and Shield, te tajemnicze, budowle, w których zatrzymane są Reggie Leki, do tego wszystkiego się sprowadza i na tym polega to pytanie dnia. Możecie wymyślić cokolwiek, co... Waszym zdaniem jest owiane nutką mistycyzmu i tajemniczości. Zostawicie odpowiedzi oczywiście w komentarzach z hashtagiem QOTD, bez hashtaga QOTD. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. I ja wszystko czytam, także... Cross Poison? Zdecydowanie tak. W szczególności, że Cross Poison jest silniejszy i ma szansę na atak krytyczny? Ataka krytycznego. Poison, tak, zdecydowanie. Ja wiem, że Poison Funk jest w stanie zatruć silniej, ale jednak Poison jest silniejszy, ma szansę na kryta, więc to może nam się przydać. Dobrze, ja zsiadam z tego roweru teraz, tutaj się muszę rozejrzeć, żeby nie przesadzić, żeby nic, nadrobię wszystkie tutaj i mamy tutaj ścieżkę numer 210, na którą na razie nie mam wstępu, tak jak już mówiłem, są tu Sajdaki, z którymi niestety nic nie mogę zrobić. Sajdaki stoją twardo i nie chcą się przesunąć. Dobra, tutaj raczej żadnej wody nie ma. Co my tutaj mamy? Co to jest za miejscówka? Cafe Kamin, Farm Fresh Milk. Okej. Okay. Czyli kawiarnia chatka, tak to można nazwać. Dzień dobry.
Okej, czyli będziemy musieli poczekać, aż po prostu Psyduck'i poczułem się lepiej. Okej, mamy tutaj jeszcze dwie walki z trenerami w tej kafejce. I on ma trzy Pokémony. Dużo, dużo. Ale chwila! My możemy... Dobra, akurat nie na tego przeciwnika, ale możemy na spokojnie wykorzystać teraz naszego Padbata, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość. Tutaj mamy Sudowoodo. Ja chcę zmienić Pokémona. Raczej muszę się nauczyć do korzystania z Krzyżaka, bo gałki nie współpracują tak dobrze z tą grą, jak myślałem. Znaczy, do sterowania, do biegania spoko, ale ogółem Krzyżak o wiele bardziej pomaga. Hammer Arm! Dobra, na szczęście Grotul, nasz Darwin, ma bardzo dużą defensywę, więc to nie jest problem. Ja tak szczerze powiem wam, że jeśli chodzi o odpowiedź moją na pytanie dnia, to jest właśnie to miejsce, w którym byliśmy przed chwilą. To jest miejsce w regionie Sinnoh. To są właśnie te Solacian Ruins. One nie są skomplikowane, one nie są duże, one nie mają bardzo jakiejś zawiłej budowy i tak dalej, wielopoziomowości, ale są bardzo, bardzo ciekawe. I co, serial kolektor Edmund będzie miał tylko Sudowoodo. Dobra, Darwin, wysadzamy go. Nie podoba mi się to, ale nie, naprawdę uważam. I ono jest tak na uboczu. I jak o nim nie wiesz, jesteś w stanie to ominąć. O, Quick Claw, super! Dokładnie, jak nie wiecie o nim, jesteście w stanie to ominąć. Nie wiem, czy później się coś nie dzieje w Solacian Ruins, ale na ten moment w grze jesteście w stanie przejść po prostu obok tego, ominąć wszystkie przedmioty, które tam są i znajdźki. No i to nie jest do końca potrzebne. O Jezu, kolejny Sudowoodo. No nic, no. Darwin, wierzę w ciebie, dasz radę. Dobra, czy kolejny Hammer Arm? Nie Stonecz tym razem. No, kryt mógłby zaboleć, ale na szczęście nie zabolało. No i Miss Razor Leafem też mógłby zaboleć. Ale na szczęście nic się to takiego nie stało. Znaleźliśmy wszystko. Ja mam zamiar kupić Mumu Milk od tej przeuroczej pani i myślę, że będziemy kończyć również dzisiejszy odcinek. Sporo zrobiliśmy, ja jestem zadowolony z postępu. Dobra, ona na szczęście ma tylko jednego, czyli od niej nie mogę kupić, ale to jest Clefairy. A Clefairy to jest Chunky Boy w tej grze i to naprawdę, ja tego nie mówię. Była walka z Clefairy, którą chciałem odbyć tak jakby w wieży telewizyjnej. To była Clefairy na poziomie 14. Ja miałem Pokémony na poziomie 14, żeby po prostu mieć to z głowy. Nie mogłem się przez nią przegryźć. Nie byłem po prostu w stanie jej obejść, była tak gruba, musiałem poświęcić o wiele za dużo czasu na to, więc zresetowałem grę, bo zapisałem chwilę przed tą walką i stwierdziłem, że na razie, wrócę później, bo jeszcze wtedy Fatbat był Zubatem, a teraz zobaczcie, jakim potężnym Krobatem jest! O mój Boże, ten Pokémon jest naprawdę uroczy. Bardzo się cieszę, że Golbat dostał bardzo dużo miłości właśnie w drugiej generacji, to jest bardzo szybko. I Krobat powstał po prostu. Bardzo, bardzo dobrze to zrobili. No ja tymczasem będę w następnym odcinku również zmierzał do Veilstone City, bo na razie nie możemy w inne miejsce się udać. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Zostawcie podniesioną łapkę pod tym filmikiem, o taką. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i ostatni punkt. Naciśnijcie dzwonek, jeżeli też tego jeszcze nie robicie, żeby być na bieżąco z tym, co na tym kanale będzie się pojawiało. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!